Cześć, dzisiaj chcę Wam kilka słów powiedzieć na temat serum botanicznego do ciała. Jest to taka recenzja, także jeśli jest ktoś zainteresowany, to zachęcam do oglądania dalej. Jest to serum botaniczne do ciała nawilżające. Są różne właśnie typy antycelulitowe na rozstępy, jakieś chyba odżywcze, naprawcze, coś takiego. A ja mam akurat wersję nawilżającą. Używałam tego serum codziennie. No i tak jak możecie zobaczyć, jestem opalona. Byłam i na solarium, i właśnie na normalnym słońcu. I naprawdę fajnie sobie radzi to serum z nawilżeniem naszej skóry. Muszę przyznać, że naprawdę daje takie złagodzenie tego. Wiecie, gdy skóra jest opalona, tak troszkę nas spiecze, a naprawdę to serum sprawia, że tak jakby troszeczkę nam chłodzi tą skórę. No i faktycznie fajnie nawilża, także nie mam żadnych suchych skórek, skóra mi również nie schodzi i używam tylko i wyłącznie tego serum i naprawdę jestem bardzo zadowolona. No teraz niestety już mi się skończyło, nad czym bardzo ubolewam, ale zastanowię się nad zakupem kolejnego opakowania, ale pomyślę oczywiście o jakimś innym rodzaju, aby przetestować coś innego, ale naprawdę to mogę Wam polecić. Jest to produkt 100% dla wegan i jest to firma Organic Life, bo chyba nie wspomniałam o tym. Jest to polska marka, która właśnie produkuje takie kosmetyki naturalne, które są przeznaczone dla wegan, także myślę, że przez to ten produkt może być używany przez więcej osób, bo jest wśród nas wielu wegan, także jest to jakiś plus. Tutaj producent zaleca właśnie, aby używać tego serum na oczyszczoną skórę, że daje nam długotrwałe nawilżenie skóry. No i tutaj powinniśmy wykonywać taki masaż lekki tym serum, aby dobrze się wchłonęło. Wiadomo, każdy tak delikatnie wciera to serum i no i w ten sposób po prostu one się wchłania. I co muszę powiedzieć o wchłanianiu, to naprawdę bardzo, bardzo szybko się wchłania. Działa na zasadzie takiej delikatnej mgiełki, mimo że daje taki efekt super nawilżenia, to jednak jest taki bardzo delikatny, przyjemny dla skóry. Nie tworzy żadnego takiego tłustego filmu, nie pozostawia po prostu na skórze nic takiego. Szybko się wchłania, daje uczucie takiego troszeczkę chłodzenia. O tym wspominałam już przy pierwszym użyciu i faktycznie takie coś cały czas się utrzymuje, takie efekty. No i po zużyciu całego opakowania mogę naprawdę powiedzieć, że stan nawilżenia skóry na pewno się poprawił. Ta skóra jest bardzo taka miękka w użyciu, mimo że dzisiaj już go nie używałam, no bo już niestety nie mam. No ale naprawdę nadal jest ta skóra bardzo mięciutka. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście podlinkuję Wam ten produkt na dole oraz pozostawię link do całego sklepu, bo naprawdę oferta jest bardzo szeroka. Z tego co widziałam, to po prostu z tygodnia na tydzień przybywa więcej tych kosmetyków. Są kosmetyki dla kobiet w ciąży, dla dzieci. Także myślę, że każdy dla siebie coś znajdzie, są różnego rodzaju peelingi, właśnie serum do ciała, serum do włosów na porost, naprawdę jest wiele, wiele produktów i no, z mojej strony mogę Wam polecić ten produkt, u mnie sprawdził się super, nie wiem jak reszta tych produktów, ponieważ tak jak mówię, testowałam tylko ten nawilżający, ale te serum nawilżające, ale wydaje mi się, że skoro w każdych z tych produktach są naturalne składniki, to powinny działać wszystkie dobrze. No wiadomo, musimy tylko dobrać odpowiedni rodzaj do swojej skóry, bo jeśli ktoś nie ma suchej skóry, no to myślę, że jakieś takie mocno nawilżające mogłoby po prostu mu nie służyć. No ale gdy teraz mamy sezon letni, wiadomo, słońce opala, czy chcemy, czy nie, gdy chodzimy po dworze, to myślę, że takie serum nawilżające sprawdzi się teraz u każdego. Jest właśnie trafione na tą porę roku. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie na dole. Chętnie odpowiem. Nie wystąpiła u mnie żadna alergia, żadna wysypka, także naprawdę tutaj nic złego się nie zadziało, bardzo wygodna jest ta pompeczka, do samego końca działała, nic się nie popsuło, również była blokada, że mogłyśmy nosić w torebce i nic tutaj, widzicie, nic się nie wyciśnie, także dla mnie produkt super.
No i tak jak mówię, jeśli macie jakieś pytania, piszcie na dole. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do obejrzenia innych filmików, do filmików włosowych, makijażowych, do innych recenzji. Już się z Wami teraz żegnam. Cześć!